dzień dobry, kochani! Ejo! Jo, jesteśmy w Sopocie. Jest nadal bardzo wcześnie rano, a my już tyle mamy spraw dzisiaj załatwionych, że nawet sobie nie wyobrażacie. Byliśmy tak, najpierw wstaliśmy godzinę, jechaliśmy z Gdańska do Sopotu. 5 minut się nawet do lekarza spóźniłam, ale się okazało, na szczęście, że jest opóźnienie, ale trochę stresu było. Także byłam u lekarza neurologa. Pani neurolog w szoku. Jest człowiekiem. Że ja odczuwam to, co odczuwam po tym, jak zobaczyła wszystkie wyniki moje. Że to jest nieprawdopodobne i bardzo ciekawy przypadek. Bo nie powinnam czuć tego, co czuję. Nie powinno to tak wyglądać. No i powiedziałam, jak wyglądała wizyta u reumatologa, jakie dostałam leki, że dostałam leki na 3 miesiące, a ona powiedziała, że nie ma takiej opcji, że 3 miesiące... Przepraszam, kochanie, wróciłeś do słowa, a może pójdziemy na spacer jeszcze? Gdzie? Maria. No dobra. Tak? No. Widzicie, jeszcze Artur chce Maria na spacer. No pogoda jest taka trochę kiepska, będzie tam mokro, ale no dobra. Na szczęście ubrałam te Adidasy, a nie tamte. No powiedziała, że na za długo dostałam, bo powinnam w ogóle dostać skierowanie na badanie jakichś tam tkanek łącznych, na tkanek łącznych, czy tam, wiecie, czy jakieś przeciwciała na tkanki łączne, cokolwiek to oznacza, czy nie ma jakiegoś właśnie stanu zapalnego stawów, no ale takiego skierowania nie dostałam. Dostałam tylko te leki i ona powiedziała, że po 3 miesiącach mam przyjść i wtedy tylko krew zbadać, nie? No ona powiedziała, że tak, dostałam skierowanie, w ogóle zbadała mnie wzdłuż, wszerz, w ogóle, no wiadomo, tak, kręgosłup mam, ale powiedziała, że to nie ma prawa to, co mam. Nawet zobaczyła, słuchajcie, pani doktor, płytkę z rezonansu, nawet o płytkę poprosiła, tak, że widzicie, jak dobrze, że ja wszystko ze sobą wożę. Zobaczyła tą płytkę i nawet powiedziała, że nie ma takiego prawa ten ból od kręgosłupa iść do nogi, więc no ostrogi też jakby nie widzi takiej, żeby to był taki ból, no ale ewidentnie jest, więc powiedziała, że to jest naprawdę dziwne. Ona powiedziała, ma pani bardzo rewelacyjną diagnostykę, ma pani wszystko zrobione praktycznie, zostaje nam jedno badanie. Na przewodzenie, czyli to wszystko, co się dzieje w nodze i idzie do stopy, czy tam nie ma jakiejś blokady, jakiegoś czegoś, czy tam jest przepływ dobry wszystkiego, no bo po badaniu tam dotykała i tym młoteczkiem i wszystko, no i wszystko jest ok, więc mówi, że naprawdę, no tutaj nie ma ani jakiegoś zaniku czucia, ani nadczucia, ani nic. Więc dziwne, ale mówi, że będą no, szukać przyczyny, że najwyżej skontaktuję się z tą panią doktor reumatolog i będą dalej, jak będę miała wyniki tego badania, bo teraz muszę się gdzieś zarejestrować, to mam od razu przyjść, bez kolejki mnie weźmie, znaczy w jakiś dzień bez zapisywania się, od razu z tym wynikiem mnie przyjmie i powiedziała, że będą tutaj... No, w zależności co tam w tym badaniu wyjdzie, będą dalej myśleć, bo mówi, że to jest nieprawdopodobne, że to tyle trwa i miałam tyle zabiegów i wszystkiego i to nic nie dało. Mówi, że to jest naprawdę dziwne zjawisko, więc no zobaczymy, słuchajcie. Jestem, no ta też troszeczkę mi ta wizyta pomogła, że wiecie, że jest jakaś nadzieja, że ktoś chce szukać, że się starają, że nie odsyłają z kwitkiem, dobra, nic pani nie jest, ja tu nic nie widzę na razie, tak? Tylko gdzieś tam jednak, no ja powiedziałam, że wie pani, że ja już po prostu nie mogę tak żyć, że to się nie da, że to nie jest bez powodu, musi być jakaś przyczyna, bo po prostu nie jest mi to wszystko bez powodu. Także no fajnie, że była taka dociekliwa, że zobaczyła tą płytkę, nawet mi na komputerze pokazywała to wszystko, ale słuchaj, co tu jest tak zawalone? I co? Nie ma gdzie zaparkować? Troszkę dalej tutaj zaparkujemy.
chcieliśmy iść do lasu na spacer i zobaczcie, nie ma nawet gdzie zaparkować. Jest dzisiaj, no, paskudna pogoda. Wczoraj było pięknie, dzisiaj widzicie, jest pochmurno, widać, że w nocy padało. Byliśmy jeszcze na cmentarzu po lekarzu, żeby zagrabić liście, żeby tam posprzątać, wiecie, wypalone znicze i tak dalej. Także posprzątaliśmy, ogarnęliśmy. No bo to też jest tak, że tam, wiecie, nie ma sensu, żeby te liście leżały, brudziły pomnik, tym bardziej, że mamy wyszorowany i w ogóle. Ale jaja, ty, jeszcze tego nie było, żeby tak było zapchane, co? No, cóż powiedzieć. No naprawdę, coraz lepiej, ale słuchajcie, jechaliśmy tutaj, to po prostu myśleliśmy, że z tego Gdańska się nie wydostaniemy. Jaki Gdańsk jest zawalony ranem, to rano, bardzo wcześnie, to jest niesłychane po prostu, nie? A, i jeszcze w ogóle w końcu się zebrałam, żeby wczoraj wieczorem, już mówię muszę, bo po prostu odkładam to i odkładam w nieskończoność, żeby mój telefon oddać do naprawy. Więc wiecie, zgrałam wszystko do komputera, pousuwałam, ustawiłam te, przywróciłam ustawienia fabryczne. I dzisiaj jak będziemy jechać, no już teraz mieliśmy jechać, ale Artur sobie pomyślał, że jeszcze pójdziemy na spacer. zawieziemy mój telefon do naprawy. Także ja, zobaczcie, jak tu jest pięknie. No mamy taki wolniejszy dzień. Mamy dzisiaj taki luźniejszy dzień, więc nie spieszy nam się bardzo. A że wyjechaliśmy wcześnie rano, to jest jeszcze młoda godzina. Muszko, gdzie ty mnie prowadzisz tak naprawdę? No, to ty mnie tutaj prowadzisz. Ja nie wiem, gdzie my jesteśmy. Zobaczcie, gdzie my jesteśmy. No, tędy jeszcze nie szłam. Na Reja, bo idziemy w ogóle na Reja. No, pani doktor powiedziała, że jeszcze najwyżej na kręgosłup mogę jakieś takie, wiecie, manualną rehabilitację, jakieś takie masaże sobie zrobić. Ale to najwyżej jeszcze porozmawiamy, jak przyjdę z tymi wynikami. Dzisiaj muszę podzwonić, pozapisywać się, porejestrować się. Także, no mam co robić, mam. Poszukam, gdzie takie badanie robią. No i zobaczymy. Jak byłem mały, to tu z kuzynem i z kuzynką na sankach żeśmy zjeżdżali. Tutaj na drodze, tak? Tak, tylko no że pięknie. W tamtych czasach tutaj nie było drogi. Auto jechało raz na... Tak, no to było rzadkość taka. A tutaj idziemy tędy? Nie, no tutaj jesteśmy, no ja już. A tu? Gdzie się idzie? A chcesz tędy? No. No to możemy tędy. A co? No, także tak. No, już jest pięknie. No, pochodzimy sobie z pół godzinki dla ruchu i... Z kuzynem Wojtkiem. Czekaj, ja wezmę... No, opowiadaj. Z kuzynem Wojtkiem, bardzo ładne imię. I Ania. Jeszcze ładniejsze. Tak, kuzynka moja. I żeśmy tu jeździli na... jeszcze Sanka. Z ich tatą. Z ich tatą jeździliśmy, znaczy tata siedział. A jak się nazywa ta górka? Łysa, bo u nas była Łysa górka. To droga jest. No a nie było to nazwane? Że idziemy gdzie? Na Sanki. No, no się mówiło. Nie wiem, nie pamiętam, nie? Akurat tego. Aha. Raczej nie było nazwy żadnej. Aha. Bo u nas się mówiło na Łysą. Ale to była droga, to jest kawałek. No ja rozumiem. Drogi wyjazdowy. Jeju, jak tu jest. U nas była droga. Jest powietrze. U nas była droga nazywana, była góra nazywana, na nią mówili Centrala. To było, Centrala? No. To było na Niepodległości. Tam już nie ma, tam jest. No, sam nie wiem, co tam teraz jest. Coś tam jest. Pewno domów nastawione, a druga jest góra Łysa. Też ale, Łysa? No, ale jeszcze była druga górka, trzecia górka, za halą tenisową. To się nazywało Kapitan. Dobrze jest, pięknie jest. No, zobacz, jak te drzewka tu pięknie wyglądają. Takie małe pomiędzy dużymi. Nie?
No także ciekawe, ile wezmą mi na mój telefon, na ile dni. Myślę, że na tydzień. Zobaczymy. Patrzcie, ile liść. Raj. No, jest liściowy. W ogóle tak pięknie. Jest w ogóle tak pięknie, że Artur się rozbiera. Patrzcie, on już nie może. On jest nienormalny. On się ciepło mu. Ja tu w zimowej kurtce. Ja tu się zapięłam dopiero, bo mam pod spodem krótki rękawek. Co prawda wzięłam już zimówkę. Ale ja się, słuchajcie, zapięłam, bo mówię, coś tutaj wieje. Chociaż wiatru nie ma, ale taki, wiecie, chłodek. A Artur się rozbiera, patrzcie. Prowadź. Ja tutaj, ja jestem zdana na ciebie. Wiesz, że wiesz, jakbyś mnie tutaj zostawił, nie? To bym usiadła i bym płakała i koniec by był. A ty tutaj znasz wszystko jak własną kieszeń, więc... I jak tu jest pięknie. Nie no, to był dobry pomysł, ten spacer. Nie licząc tego, że noga mnie boli, to staram się nie myśleć. My teraz częściej u lekarza ze mną jesteśmy niż w domu, nie? No już dawno nas tutaj nie było. Dawno! Dawno was tutaj nie zabieraliśmy i zobaczcie, nie wiem czy pamiętacie, tu las, a tutaj działki. A tu nie ma nas. Tu nie ma nas. A tu działeczki, proszę. A tam też las, działeczki w środku lasu. To jest ulica Reja w Sopocie. Tutaj można bardzo fajnie sobie pospacerować, czy po lesie, czy tutaj blisko działek. Bardzo ładnie tutaj jest, cicho, spokój. Na grzybki można sobie przyjść. A zapomniałam wam powiedzieć, że byliśmy w antykwariacie w Sopocie. Tam jest antykwariat na ulicy Kościuszki. I Artur kupił dwie książki sobie, tak? Trzy. Artur kupił sobie trzy książki. Bardzo fajny, miły pan. Arturowi doradził, bo tam Artur powiedział, że jaką tematykę, bo wiecie, tam żeby się przebić, to by trzeba było mieć, ja nie wiem, tam tyle książek, że to w ogóle w głowie się nie mieści. No więc pan wybrał Arturowi, które myśli, które książki by się spodobały. I Artur sobie wziął trzy, bo pan pokazał cztery. No, także Artur ma książki na jesienne, zimowe wieczory. Jak będzie miał czasu, bo raczej czasu nie będzie miał. Ale kto wie. Ale zaraz, bo ja będę chciał czytać te książki. No tak. Na kanale. Na kanale, no przecież. No. Bo tą, którą teraz czytał, na kanale, no przecież, się już skończyła. Więc teraz będzie uszczęśliwiał swoich widzów nową jakąś książką. Więc słuchajcie. W ogóle bardzo fajne książki w tym antykwariacie były. Jaka była, ja mówiłam? Co? Jaka była książka, ja mówiłam, jak wyszliśmy stamtąd? A ty mówiłeś, czy ja bym ją chciała. Jaki tytuł to był? Serce na dłoni. Nie, melodrama. Nie to pamiętam. Nie wiem, w każdym razie jakaś taka znana to, bardzo. To ty bardzo powinnaś wiedzieć. Może mi się przypomni. Jak mi się przypomni, to ja wam powiem. No. Co ja? Także Artur mówi, że jest zadowolony. A to najważniejsze, nie? Co no. Ja mogę wiedzieć, jaką ty książkę tam miałaś? Ja patrzyłam ze swoimi książkami. Jaka to była książka? A ty, kochanie, to już powinnaś wiedzieć, jaką ty tam patrzyłaś. No, nie książkę. Pamiętam. A tu pokaż, tu fasola rośnie. A tu fasola rośnie. Żeście widzieli. No. Na tych A my idziemy dalej. Jeszcze wykorzystaliśmy czas. No, takie jakieś pół godzinki dokładnie chodziliśmy. I jak już wracaliśmy, to zaczęło padać, więc w sam raz, słuchajcie, naprawdę jeszcze zdążyliśmy i teraz pada. No tak mówiłam, pada, słuchajcie, od wczoraj z przerwami. No wczoraj tutaj akurat w Sopocie nie padało.
No ale dzisiaj widzicie, już znowu pada, jest pochmurno, także dobrze, że zdążyliśmy sobie pochodzić jeszcze, nie? Fajnie, żeby... Ale się rozpadało, ja nie mogę. No, zdążyliśmy, się troszeczkę mnie okropiło, ale dobra. Także teraz jedziemy do Gdańska z reklamacją mojego telefonu. I trzymajcie kciuki, żebym mogła już nim nagrywać normalnie, z dźwiękiem dobrym. No bo teraz niestety moim nie nagrywam, od kiedy już wiem, że jest popsuty głośnik, to nie nagrywam, nagrywam Artura, albo nagrywam swoim starym, albo nagrywam aparatem. A że moim starym to nie za bardzo mogę, bo tam już pamięci nie ma, więc po prostu w domu nagrywam aparatem, a teraz Artura telefonem. Także mam nowy telefon, którego nie mogę używać. Fajnie, nie? Dobra, wróciliśmy. Przegryzam kabanosika jeszcze, którego mam od rana. Mieliśmy wejść do Biedronki tylko po coś słodkiego dla Artura. Bo mówi, że ogólnie nie ma nic już w domu słodkiego. W sumie dwa dni nic nie jest już słodkiego. No mówi, coś by zjadł. Więc kupił sobie dwa takie grześki, mega. I takie trzy maltanki. I to jest wszystko, co sobie kupił słodkie. Ja kupiłam kapustę kiszoną, bo mam taką ochotę sobie zjeść. Kiszone ogórki mam, tak sobie coś kiszonego stwierdziłam, żebym zjadła. Kiszone ogórki mam, ale to nie jest to. Kapustę sobie tak wciągnę, wiecie. I kupiłam też surówkę z kiszonych ogórków. Nie wiem, nie było tego wieczka, ale nie wiem, czy to normalne, czy nie. W każdym razie nie było. Ostatnio ją miałam i była bardzo smaczna. I kupiłam zupkę pho jedną, bo sobie zaraz zrobię. Mam taką ochotę na taką zupkę. Już dawno nie jadłam, już nie mamy w ogóle żadnych takich zupek. Kupiłam tylko jedną. No i całe w ogóle przejście Biedronki wytrzymałam. Artur się pyta, czy chce chipsy, czy chce coś takiego. Nie, nie, nie. Coś słodkiego. Nie, 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 nie. No ale będąc przy kasie, Artur mówi, no weź sobie coś słodkiego, przecież już tak dawno nic nie jadłaś od tego, trochę sobie życie osłodzisz od tego, trochę to ci nic przecież nie stanie. No i uległam, wzięłam sobie białego Lajona, którego zjadłam jeszcze w samochodzie. Od razu go otworzyłam, jak wyszłam z Biedronki i od razu go zjadłam w samochodzie. Ale powiem wam, że już dawno się tak nie zasłodziłam. To było tak słodkie, że szok. No, także tak. A jeszcze zapomniałam wam powiedzieć, że pani neurolog, pani doktor zapisała mi takie leki, które nie mają kolidować z tymi, co dostałam od pani reumatolog. To są na jakiś ból zakończeń nerwowych po prostu, na jakieś neuropatyczne bóle. No więc mam brać, powiedziała, że mogę być senna dość rano, bo ja się bierze na noc. Ja się bierze na noc i powiedziała, że mogę być, odczuwać po prostu senność rano, ale powiedziała, no niektórzy czują, niektórzy nie, więc albo pani będzie, albo nie. Także zobaczymy. Dzisiaj na obiad mamy tutaj taką sałatkę, tu jest rukola, pomidor, papryka, kukurydza i co tam jeszcze mamy, pomidor, nie wiem czy mówiłam, i taki ser sałatkowy, do tego jest sos z jogurtu naturalnego, sól, pieprz i odrobina cukru. A tutaj mamy marynowane tofu podsmażone i to będzie taki obiadek. Zobaczcie, jak Karolek myje Lejlę. Lejla sobie tu spała, on przyszedł i umyje. Takie słodkie.
już dość, wystarczy. Ola się go odpycha już. Mówi, dość, już mnie umyłeś. Jak ja teraz wyglądam? Komu ja się pokażę? No dobra, jeszcze trochę. Jak trzeba, to trzeba. Jak ja będę wyglądać? Nie wiem, jak ja będę wyglądać. Weź idź, dziadu, bo z łapy dostaniesz. Co, Karol? No widzisz, jesteś zbędny tutaj. Nawet umyć nie możesz. Karol mówi, a może ja się do ciebie przytulę? A to ja cię może ugryzę? Co? To ja cię może też teraz umyję? Pogadamy? Leila, ale masz fryz. Leila, co ty masz za fryz? Leila mówi, ja się sama umyję.